Siemaneczko, z tej strony Metal, witam w kolejnym, już też bardzo prawie ostatnim odcinku Oleli z Metalem. Tym razem zrobimy sobie Olela na lewą rękę, takiego. Nie ma on ani jednej kropki. To jest znowu błyskawica z jedną kropką tu. Ale nie ma żadnego bloczku dwukolorowego. Tutaj jest kropka, tu jest kropka, tu jest kropka i tu jest kropka. Więc nie ma żadnego bloczku dwukolorowego. Algorytm jest bardzo prosty. Łatwo sobie go zapamiętać i wykorzystać, bo sposobu, żeby go rozwiązać, używa się ogólnie w układaniu kostki. Teraz wam pokażę numerek 49. Jak go stworzyć, jak go rozwiązać. I jedziemy. Kostkę trzymamy w ten sposób, że nasza błyskawica jest poziomo i mamy kropkę przed sobą, czyli w tą stronę. W tym przypadku jest ona po lewej stronie, co właśnie charakteryzuje nam sposób ułożenia. I robimy tak. Dobra, to był pierwszy raz. I po prostu używamy metody Sexy Method. To jest podstawowy ruch ogólnie w układaniu kostki. I jego wykorzystujemy tutaj dwa razy. Robimy go w ten sposób. No. I potem robimy do góry. Dwa razy. Więc robimy tylko na lewą rękę. Więc jedziemy. Zjeżdżamy. I raz. I dwa. Teraz przekładamy kostkę do góry i robimy do góry. Raz. I dwa. I to jest cały algorytm. Raz. I dwa. I raz. I dwa. Po prostu. Nie wiem, tutaj nie ma się czego uczyć. Po prostu wystarczy zapamiętać, że robimy dwa razy Sexy Method do dół i dwa razy do góry i się wszystko układa. Tutaj wykreślamy dzień. Przypominam o konkursie, który trwa. Jest do wygrania za je fajne pudełko na kostkę w standardowym układzie kolorów. Unikalne, nikt takiego nie ma oprócz mnie. Mieści się kostka 3x3, 57 mm, nawet 58. Czyli może Meffert z G-Cube też się zmieści, ale on ma chyba 59, ale to nie szkodzi. No i nie wiem, wykreślony dzień, nauczyliśmy się algorytmu. Tutaj w te dni, o, i prace konkursowe należy nadsyłać do środy. To jest bardzo ważna informacja. Prace konkursowe do środy, ponieważ muszę je mieć... kiedy wydrukować na zawody, a wyjeżdżam w piątek. Dobra, to by było tyle. Dzięki za obejrzenie i pozdrawiam.